Dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami sobotnio, maseczkowo, a już nie tak porannie, ponieważ na zegarku przed 9:00 ja zaczęłam dzień od maseczki, od relaksu, brakowało mi tego strasznie. Na twarzy maseczka oczywiście z ziai, szara glinka oczyszczająca, nie inaczej. Także ja czekam, aż ona mi zaschnie, żebym mogła ją zmyć, czyli jakieś 20 minut dla mnie. Za chwileczkę też zacznę przygotowywać sobie śniadanie. Mam kilka opcji śniadania, zobaczymy, które wybiorę. Ale to też zobaczycie, co będzie na śniadanko. No i później w planach rozbiórka choinki i trening. Dzisiaj sobota, czyli jeszcze trening. Też zobaczymy, co to będzie. Może jakieś zwykłe dywanówki, wiecie, na macie, bez jakiegoś tam obciążania, bo powiem Wam, że po tym kółeczku, czyli po tej diabelskiej maszynie, tak boli mnie brzuch, znaczy brzuch mięśnie, że po prostu masakra. Nawet ciężko było się przewracać w nocy na łóżku, ale dałam radę i jestem z siebie dumna. Dzisiaj troszeczkę chyba też z kółeczkiem poćwiczę, żeby jednak wyrobić sobie gdzieś tam jakiś nawyk. No i zobaczymy, jak nam będzie mijała dzisiejsza sobota. I co? Śniadanko gotowe. Zasło mi w gardle. Grzaneczki z ciemnego pieczywa, do tego mozzarella, pomidor i oproszone wszystko solą ziołową. I do tego mamy jeszcze makrelkę. Dawno nie jadłam makreli. Też już długi, długi czas za mną chodziła. Także ja zabieram się za śniadanie, a my widzimy się później. Obiad. Część obiadu już się zaczyna robić, czyli mamy tutaj mięsko z szynki i będzie coś a la gulasz, ale to będzie chyba na jutro. Dzisiaj będą skrzydełka, coś jak z KFC na podobę. Jak widzicie, już mam tutaj podzielone na dwie części. Ta mniejsza część będzie pierwsza smażona, ponieważ jest mniejsza i ona potrzebuje mniej czasu, a tutaj mamy te pałeczki i one dłużej czasu po prostu potrzebują spędzić w tłuszczu. Tu mam zmiksowane jajko, mleko, przyprawy i mąkę, czyli takie jak gdyby ciasto naleśnikowe zrobione, i będę zalewała jedną i drugą część, aby to się wszystko wymieszało, przeszły smaki. Odstawię na jakieś 10-15 minut. Lepiej by było na trochę dłużej odstawić, ale zobaczymy. Tutaj mam już mąkę i jak to się będzie, przejdzie tymi smakami, wiecie, się wymiesza i tak dalej, to łapiemy kawałek kurczaczka, obtaczamy w mące i na głęboki tłuszcz. I tak długo, aż będzie rumiane, i wyciągamy. Tak jeszcze mi się przypomniało odnośnie pomysłów na picie wody. I tak jak widzicie, mam tutaj ten mój dzbanek z Biedronki, który pokazywałam Wam bodajże latem. W szklance już jest pomarańczka i tutaj również mam pokrojoną pomarańczę. Także będzie dzisiaj picie. I obtoczone skrzydełka trafiły już do tłuszczu, jak widać. I teraz czekamy, aż się zarumienią. Zrumienią. Tu już mam przygotowany talerz z ręcznikiem papierowym, na którym będę odsączała z tego tłuszczu. Wiadomo, całkowicie się on nie odsączy, ale ten pierwszy taki, który jest po wyjęciu zaraz z garnka, jak najbardziej. I tak wyglądają skrzydełka wyjęte już z tłuszczu. Choinka, jak widać, już jest rozebrana. Ja już po obiedzie zabieram się teraz za pewne nadrabianie pewnych rzeczy, ale ja przychodzę, aby Was poinformować o
o tym, że Oliwka, o której pomoc, dla której o pomoc Was prosiłam, jest już z rodzicami w domku. Niestety dziewczynka nadal nie widzi i pieniążki cały czas są po prostu potrzebne. Także jeżeli ktoś ma możliwość, cały czas proszę też o udostępnianie w różnych mediach społecznościowych właśnie pomocy dla Oliwki. Z tego co wiem, rodzice po prostu będą szukali teraz specjalisty, który zajmie się oczkami dziewczynki. Także trzymajcie kciuki. I co jeszcze? Zabieram się jeszcze za sprzątnięcie podłóg i usiądę wtedy do komputera, nadrobię Wasze filmiki, ponieważ wczoraj chyba tylko dwóch osób filmiki obejrzałam, tak mi po prostu wieczór zleciał na załatwianiu i płaceniu rachunków, że masakra. A tu mamy kącik zdrowego żywienia. Dziewczyny sobie wymyśliły przekąskę zdrową i samą też ją wykonały. Mamy marchewkę pokrojoną w słupki, a tutaj mamy taki dip, który składa się z jogurtu naturalnego, pieprzu kolorowego, troszkę soli, tutaj mam różową himalajską, koperek i tutaj mamy resztę czosnku i wszystko mieszamy. Niebo w gębie. Potwierdzacie? No, tak. Dziewczyny nieśmiało, ale potwierdziły. Smacznego! Wasze zdrowie, kochani, ja raczę się kolejną szklanką już wody z pomarańczą. Był to jeden z pomysłów, który mi podaliście pod ostatnim filmem z pytaniem do Was odnośnie właśnie picia wody. Były też pomysły z cytryną, z limonką, z miętą, które są mi znane, ale był też pomysł z ogórkiem, którego znałam, ale jeszcze nigdy nie stosowałam, także wszystko przede mną, mam nadzieję, że kiedyś na pewno go wypróbuję. Wiadomo, z tą wodą to jest tak, że latem troszeczkę bardziej jesteśmy spragnieni, więcej tej wody pijemy, a zimową porą, no to tak bardziej nastawiamy się na ciepłe herbatki albo kakałko, więc ta woda idzie gdzieś w odstawkę. Dzisiaj po treningu udało mi się duszkiem wypić litr wody, co jest dla mnie wielkim wyczynem. Dziś kolejny trening 40-minutowy. Powiem Wam, że po tym moim kółeczku ostatnim to po prostu naprawdę mam problem ze schylaniem się. Po prostu mięśnie tak dostało popalić, no ale to tak jak wiecie, ktoś chce więcej niż może. Ale to nic, przeżyję. Jutro Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mam nadzieję, że uda się pojechać do miasta. Pogoda dopisze, także miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Ja oddaję się teraz czytaniu książki. Mam nadzieję, że kolejny rozdział będzie przeczytany i czwarty zeszyt już dziennik coachingowy Kamili Rowińskiej i Kamili Kozioł. Także polecam Wam te dzienniki coachingowe, bardzo fajne. Uczą pewnej takiej systematyczności, jak zwykle pranie w tle, ale to tak już być musi. I co? A, i zabieram się jeszcze za znalezienie prezentu dla mamy, to znaczy za poszukiwanie prezentu. Muszę zerknąć na status zamówienia z AliExpress, bo zamówiłam dwie rzeczy. I co jeszcze? I to będzie, a, no i oczywiście nadrobienie Waszych filmików, ponieważ troszkę mi jeszcze ich zostało. Ale staram się już tak te bieżące oglądać, a te wcześniejsze to gdzieś, nie wiem, w międzyczasie może się uda. Jeżeli nie, to po prostu z góry Was przepraszam. No. Także my widzimy się jutro. Jutro dzień odpoczynku, nie ma treningu. Jedynie może będzie jakiś marsz, jeżeli już. Ale... A, jeszcze miałam coś pokazać. Coś pokazać. Tak, tutaj mam taką tabelkę zrobioną, jeżeli chodzi o treningi. I jak widzicie, tutaj była niedziela, było bez treningu.
No i tutaj był szósty też bez treningu, ponieważ byli goście i tego treningu nie było. Także uważam, że tabelka prezentuje się nawet zacnie. Tylko żeby jeszcze ta woda, wiecie, bardziej wchodziła. No ale jak już mam teraz te patenty, które od Was dostałam, to będzie tylko lepiej. Ja dziękuję, kochani, za oglądanie i za to, że jesteście i przybywacie. Widzimy się już jutro. Buziaki, pa, pa.